Siema, opis patcha 9.17, nowego dużego. By the way guys, this is the Polish video, the English video will be uploaded later on. Tak tylko chciałem powiedzieć, że wiecie, że robię zawsze filmiki w dwóch językach. Przejdźmy od razu do patcha, bo jest ogromny, jak zwykle. I dużo zmian w grze, więc chcemy je opisać i powiedzieć co i jak, czym to jeść. Z nowych rzeczy, takich naprawdę istotnych, wchodzi nowa postać. Pantheon. Pięciokosztowy, więc 5 golda, jest dragonem, jest guardianem. Implikacje ma to ogromne. Po pierwsze, jest to troszeczkę nerf na noble, no bo ciężko będzie znaleźć Kyle, przez to, że zwiększa się pula pięciokosztowych czempionów o jeden, więc będzie ciężej złapać inne stworki pięciokosztowe. Oprócz tego jest to buff do dragonów, no bo teraz mamy większą opcję, żeby dragony jednak sobie ustawić, nie musząc budować magów. Tak naprawdę, więc jest to bardzo duża rzecz dla smoków. Tak samo Guardiansi, już teraz to nie tylko Leona i Braum, no ale w tym momencie będzie można zrobić sobie Pantheona i Leona lub Pantheona i Brauma. No opcji będzie naprawdę mnóstwo, nowe kompozycje myślę, że będą teraz bardzo widoczne na polu bitwy, że tak powiem. Co do samego Pantheona, sam nie jestem pewien jeszcze jak silny będzie. Wiem, że dostał nerfa na PvE, bo był oczywiście za silny, ale to normalne. Na PvE dużo rzeczy się zmienia, więc nawet za bardzo nie zwracałem na niego uwagi. Ale trzeba będzie go mocno przetestować. Oczywiście jest to tier 5, więc jeśli nie będzie za dużo on robił na polu bitwy, to raczej będzie to nieporozumienie. Więc przewiduję, że będzie on naprawdę dosyć mocną jednostką. Szczególnie z racji tego, że z smokiem, no jeśli będziesz innego smoka, no to tak naprawdę on dostaje za darmo jeden item, co jest bardzo, ale to bardzo dużym upside'em, jeśli chodzi o granie Pantheonem i czy nam Szywaną, czy Aurelionem. Następne zmiany. Karuzela. Od teraz będzie zawsze posiadała dwukosztowe unity. Ta pierwsza karuzela. Duża zmiana, bo daje to tak naprawdę jeden przedmiot. Zawsze była jedna postać, która miała jeden koszt, jeden przedmiot oczywiście na sobie. I tak naprawdę mało kto chciał brać tą postać, więc nawet jeśli to był lepszy przedmiot, to zazwyczaj ludzie nie brali z tego, że ogranicza to mocno rozbudowę pierwszej swojej synergii. Więc jest to duża zmiana, bardzo mi się to podoba. Dzięki temu jednak będzie to bardziej sprawiedliwe dla wszystkich. Kolejna bardzo duża zmiana. Armie te sklonowane, czyli przeciwko duchom, od teraz mają już bonusy swoich traitów. Czyli będą miały klasowe bonusy od nobli, od Jordli i tak dalej, więc jest to mega duża zmiana. Od teraz duchy będą o wiele silniejsze, ale z tego co zrozumiałem, nie będą one zadawały tylko dodatkowego flat damage'u, który jest od czempiona, a raczej od gracza, od jego Little Legend, bo zazwyczaj jest tak, że dostajesz dwa flat damage'u, czy tam więcej lub mniej, za każdego twojego oczywiście przeciwnika samego, nie licząc jego czempionów. Czyli jeśli będziesz grał z duchem, no to tego flat damage'u nie będzie. Nawet jeśli przegrasz, no to damage będzie mniejszy niż powinien być. Kolejna duża zmiana, attack speed. Od teraz będzie maksymalnie wynosił 5.0, a nie 2.5. Więc jest to mega ogromna zmiana. Jest to dosyć duży buff dla takich itemów jak na przykład Rageblade, który się stakuje w nieskończoność. Więc tak naprawdę może na przykład zestakowanie dwóch Rageblade'ów będzie miało teraz sens. Kto to wie, może. Postaci, które stakują AS, także będą dzięki temu o wiele lepsze, czyli takie postacie jak Kyle, jak Yasuo, czy nawet Draven, albo Jinx, która sama w sobie ma buff do attack speeda, no to dzięki temu jednak mogą o wiele szybciej atakować, patrząc na to z perspektywy z Rageblade'a, a taki Rengar też na tym bardzo zyskuje. Pytanie, jak często będzie się wykraczało poza te 2.5, a i szybciej. Pamiętajcie, że Blade Master, jak używa swojego dodatkowego ataku, to zwiększa mu to atak speeda momentalnie. Więc nie będzie mógł wykroczyć jeszcze poza szybszy. Czyli tak naprawdę będzie to skapowane, jeśli chodzi o Blade Masterów. Bardziej bym tutaj widział po prostu postaci, które mają dwa Rage Blade'y. Nie muszą to być Blade Masterze, żeby stakowali po prostu tą szybkość do tego 5.0, bo te Blade Masterzy tak naprawdę tylko zainicjują to, ale nie będą potem już dostawali żadnego bonusu tak naprawdę. Ciekawa rzecz. Musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w trakcie rozgrywki. Z małych rzeczy zmienili tooltipy, czyli teraz na przykład jak wchodzisz w postać sobie prawym klikiem, to możesz przeczytać dokładnie, ile zadaje już po skalowaniu z AP czy z AD, a jej skille są jednak o wiele lepiej wytłumaczone. Na PB to naprawdę fajnie wyglądało, więc cieszę się, że zostało to wprowadzone w tej chwili na live server. Bardzo duża zmiana przychodzi do asasynów.
będą kompletnie inaczej działały. Po pierwsze, w jednym z poprzednich patchów asasyni skakali szybciej niż powinni, dzięki czemu nie można było tak naprawdę zaatakować tyłu przeciwnika kompozycji, bo siedzieli sobie w rogu bezpiecznie i tyle. I asasyni skakali sobie na początku walki i zamiast atakować ostatni rząd, to atakowali środkowy. No bez sensu totalnie. Teraz mają mieć to ułatwione, bo jest opóźnienie większe przed ich skokiem, więc będzie można wyciągnąć przeciwnika z jego rogu, jeśli ustawimy się w przeciwnym rogu. A kolejny bardzo duży zmian dla asasynów to zmiana ich traitu. Już nie tylko daje po prostu większy critical damage, ale w tej chwili zmniejsza im critical damage w porównaniu do tego poprzedniego, ale zwiększa szanse na krytyki. Tak jak wiecie, każda postać ma tą samą szansę na krytyka. W tej chwili, jeśli chodzi o asasynów, będzie to zwiększenie o 10% lub 25%, co jest mega, mega dużą zmianą, a ich crit damage będzie po prostu mniejszy, ze 125% na 175% i z 350% na 150%. Tak naprawdę patrząc na to z perspektywy tej zmiany, to asasyni będą bardziej konsystent, ale mniej eksplozywni. Będziesz zadawał więcej damage'u, tak myślę, over time, ale za to mało się zdarzy już teraz sytuacji, gdzie asasyn wbiega, przy 6 asasynach na przykład, i robi klap. I jednym atakiem zabija kogoś. Raczej się to już zdarzyć nie będzie mogło. Tak samo Akali mniej teraz damage'u zada ze swojego spela, no bo już ten assassin bonus będzie mniejszy. Nie 350%, a 150%, ale za to będzie częściej waliła krytyki. Więc jak to wyjdzie w praniu, zobaczymy. Najważniejsza zmiana to jest tak naprawdę ich skok, a nic innego. Mały nerf na Hexaham z 8 sekund na 7 sekund. Szkoda, że jest on ciągle randomowy. I to jest największy problem. Ta długość tak naprawdę nie jest największym problemem Hexaha, tylko to, że po prostu randomowo wyłączy ci itemy na jednej jednostce, nie wiesz na jakiej, więc czasami cała kompozycja się sypie przez to, że ktoś ci wyłączył RFC albo Guardian Angela. Nie jestem fanem Hexaha, jak na pewno wiecie, więc fajnie, że 7 sekund, a nie 8, ale no cały czas bym widział jednak tutaj coś innego. Przejdźcie skąd, bo moje dziecko hałasuje. I jeszcze pies z Max Zesta. Następna zmiana. Noble w tej chwili będą miały nerfa z armora i z Magic Resistu z 60 na 50, a także z Heala z 65 na 25. Bardzo potrzebny nerf, no bo jak wiecie, Noble no to po prostu forsuje praktycznie, że każda osoba na serwerze. Ta zmiana, nie wiem czy będzie dostatecznie duża, ale wydaje mi się, że jest to na tyle duża zmiana, żeby przede wszystkim burstowe jednostki jak magowie na przykład mogli sobie poradzić większą ilość czasu z noblami niż teraz. Bo nawet jak masz trzech sorcererów i Veigara, to on nie zrobi wystarczająco dużo damage, żeby w ogóle zabić jakąś jednostkę tak naprawdę. A więc jest to dosyć duży problem. Myślę, że przy zmniejszeniu tego Magic Resista i także ich heala będzie to o wiele łatwiejsze. Rangerzy dostali malutkiego buffa, ale ten malutki buff może być dużą zmianą. 5% w przypadku dwóch rangerów i 5% w przypadku czterech rangerów, czyli tak naprawdę większa zmiana jest tutaj przy dwóch rangerach. Ja bardzo lubię grać dwoma rangerami, znaczy ogólnie nie lubię grać rangerami, ale jeśli już mam grać, to zazwyczaj gram dwoma rangerami. Varus jest demonem, więc to się fajnie składa. Ashka ma użytecznego ulta, tak samo Kindred jeszcze w miarę spoko. Zawsze staram się grać raczej kombinacją dwóch tych rangerów, niż używać Vayne, która zazwyczaj jest no jednak dosyć kiepska. A w przypadku tego 5% buffa dla tych dwóch rangerów jest to dosyć duża zmiana i może sprawić, że granie dwoma rangerami będzie o wiele bardziej prawdopodobne niż do tej pory, gdyż 25% no, nie ukrywajmy, nie jest to dużo w porównaniu np. do Blade Masterów czy Gunslingerów, którzy mają 50% szans, żeby uruchomić swojego traita. Więc przy 30% myślę, że będzie już można się zastanowić nad splashowaniem, szczególnie Varusa, który jak wiecie dostaje dodatkową manę za ataki. Yordle samo małego buffa, tak samo jest o wiele większy buff w przypadku trójki Yordli niż w przypadku sześciu Yordli jak u Rangerów. I z 30 na 35% nie jest aż tak duży skok jak w przypadku Rangerów, ale wydaje mi się, że także będzie dosyć dużym buffem do splaszowania trzech Yordli. Sześciu Yordli raczej się nie forsuje z racji tego, że no niestety, ale grasz po prostu Yordlami, które nie są za dobre obecnie, a więc splaszowanie trzech Yordli, czyli na przykład Nara, Kennena i Veigara na przykład, będzie już o wiele relatywnie bardziej bezpieczne. Albo Poppy, czy może Lulu. Zobaczmy. No, a teraz jeśli chodzi o czempionów.
co się zmieniło? Graysowi zmieniono interakcję z Rapid Fire Cannonem. Teraz już nie działa na takiej zasadzie, że mu się zwiększa stożek, także atakuje praktycznie cały stół, a będzie to działało jak w przypadku czołków na shotgunach, gdzie tak naprawdę spread robi się mniejszy. Jeśli ktoś gra w strzelanki, na pewno wie, o co chodzi. Czyli tak naprawdę będzie strzał leciał dalej, ale będzie bardziej celny, więc będzie mniejszy obszar działania. Wydaje mi się, że to będzie dosyć duży nerf na Rapid Fire'a, na Gravesa. Sam nie jestem fanem takiej ustawienia, ale jestem ciekaw, co na to ludzie powiedzą, którzy tym się bawią zazwyczaj. No i teraz dochodzimy do bardzo dużej zmiany, która się aplikuje do wszystkich shapeshifterów. Każdy shapeshifter, zaczynając od Nidalee, dostał buffa do many, czyli zredukowano ilość many, którą potrzebna jest do transformacji. Ze 100 do 85 w przypadku Nidalee, a poszukamy innych sobie, Shyvana tak samo ze 100 do 85, Gnar ze 125 do 100. Słońce został na tym samym. Jest to mega... Mega duża zmiana w przypadku tych trzech shapeshifterów. Szczególnie dla Nidalee, która odpala w tym momencie heala, Gnar, który jednak robi bardzo duże CC, i Shyvana, no, która jednak ucieka od swoich przeciwników i wreszcie staje się naprawdę dosyć dużym stworem. Jest to mega duży buff. 15 many w przypadku Nidalee to są tak naprawdę dwa autoataki mniej. To jest mega duża zmiana. To jest 1,5 sekundy zaoszczędzone w przypadku, gdy atakuje cały czas. A w przypadku Gnara, no to zależy, czy ma Wilda oczywiście, czy nie, ale 25 many to jest tak naprawdę 2,5 autoataku. W przypadku połączenia tego z Nidalee, jeśli chodzi o Wild, no to jest to mega duża zmiana. Potrafi w tym momencie, moim zdaniem, około 2 sekundy do 2,5 sekundy szybciej przetransformować się w trakcie walki. Mega buff do Gnara. A jeśli chodzi o Shyvanę, no to jest tam tier 3, no to myślę, że i tak będzie dostawało. To jest 1,5 ataku tak naprawdę, więc mało zmian dla Shyvany, ale największa zmiana dla Gnara i dla Nidalee, za tego, że mają ze sobą Wilda. Także Jayce dostał buffa do armora, Warwick dostał buffa do HP, Warwick jest generalnie koksem, więc ciekawe, że teraz na bronzie będzie miał także 50 HP więcej. A Jayce dostał 35 armora, w tym momencie znalazł 30, to jest spoko. Zawsze będzie się transformował na maksymalnej manie, nawet jeśli kogoś nie ma obok. To jest dosyć duży buff. Czy buff w sumie? Teraz tak się zastanawiam. Buff, nie buff. Dlatego, że dosyć dużego stana rozdaje, jak się przetransformuje tym swoim młotkiem. W tym momencie tego stana nie będzie, ale za to zacznie atakować szybciej. Więc pytanie, w zależności od kontekstu, co się dzieje na polu bitwy, no to czasami będzie to lepsze, czasami będzie gorsze. Czasami chcesz już, żeby zaatakował po prostu kogokolwiek już i zadawał damage, a czasami wolisz, żeby jednak podszedł i kogoś uderzył z młota. Więc pytanie, co po prostu będzie działo się na polu bitwy. Lissandra, kolejny buff. Czy będzie grywalna? Prawdopodobnie nie. Ale nigdy nic nie wiadomo. Mamy HP z 450 na 500, na brązie oczywiście, i mana została buffa z 50 na 125 do 0 na 85. Tak naprawdę jest to dosyć duży buff, z racji tego, że o wiele częściej będzie mogło dzięki temu użyć tego swojego ulta, z racji tego, że pamiętajmy, elementaliści dostają dwa razy więcej many za każdy autoatak, więc w tym momencie Lissandra będzie mogła się zaatakować do 20 many za atak. Tier 2 to może tak około 15. A trzeba by sprawdzić. Szczerze mówiąc, nigdy nie zwracałem na Lissandrę, jeśli chodzi o ilość many, uwagi. Spell Power także do swojej buffa. Na bronzie to nie ma dużego znaczenia, bo to jest 25, ale 50 damage'u na srebrze to jest naprawdę dosyć potężna liczba, która się bardzo łatwo skaluje. Więc tak naprawdę połączywszy to z maną, którą mamy na Lissandrze, może się okazać, że będzie ona zdawała teraz dosyć spory damage. W przypadku oczywiście, jeśli mamy ją na tier 2. Więc zobaczymy, jak z tego będzie. A co z tego wyniknie? Myślę, że może być ok. Może po prostu nie być gównem, za przeproszeniem. Lucian dostał buffa po poprzednich nerfach. A po dashu swoim, czyli po swoim skillu, on zawsze zadaje podwójny atak. W tym momencie ten podwójny atak, jeśli nasz Lucek miał itemy na atak speeda, to tak naprawdę byłoby fajnie mu dać coś w rodzaju Mask of Madness, Doty, żeby nie używał swojego ulta, bo ma o wiele szybszy autoatak po prostu niż ten jego skill i ten jego skill go tak naprawdę spowalniał. W tym momencie Double Shot, czyli po tym dashu, skaluje się z atak speedem, więc nie powinno być straty DPS-u po użyciu tego skilla. Więc jest to duża zmiana w przypadku Lucianów, które mają itemy na atak speed. Oprócz tego, a nie, przepraszam, to nie w tym patchu, ale w następnym patchu powiem wam, że będzie jeszcze jedna fajna zmiana dla Luciana.
Ale mniejsza o to. Gangplank dostał dużego nerfa. Bardzo dużego nerfa. Słuchajcie, 50 spell powera na brązie i 75 spell powera na srebrze. To jest mega pocisk w stronę Gangplanka i myślę, że już teraz tak łatwo nie będzie zrobić z niego carry'ego. Pamiętajcie, że on oczywiście rozdaje on-hit efekty i to jest mega istotne. Zazwyczaj gra się red buffem i silencem albo disarmem na nim. Ale mam wrażenie, że przede wszystkim on jest damage dealerem. Nie mam wrażenia, wiem. Wiem, że jest przede wszystkim damage dealerem. Zmiana o 75 spell powera na srebrze spowoduje, że zacznie on zadawać jednak o wiele, wiele mniej, więc nie będzie już taki consistent. Jestem ciekaw, jak to wpłynie na jego kompozycję. Szywane, że powiedzieliśmy, Gnaro, że powiedzieliśmy. Leona dostała nerfa na Stana, na srebrze i na złocie, której nigdy nie widziałem. Szkoda, bo już nigdy nie zobaczę 11-sekundowego Stana na Leonie, ale w tej chwili srebrna, która jest taką, którą najczęściej widzimy, a będzie stanowała na 7 sekund, a nie 8. Czyli idzie to w parze z nerfem długości Hexeha, tak naprawdę. Jak wiecie, 8 sekund to jest to po prostu prawie, że cała walka. Leona, która na przykład ma, nie wiem, załóżmy serafy albo jest demonem i tak dalej, potrafi trzaskać po prostu ulty co parę sekund i tak naprawdę wyłącza połowę armii z walki. Więc ten stan lekko nerfi, ale nie zmienia faktu, że 7 sekund jest to totalnie przepotężna liczba i Leona jest ciągle koksem. Swain mniej się leczy. To idzie w parze po prostu z tym, że zmieniono, jak działa Morello i Red Buff, które aplikują Grievous Wounds, czyli głębokie rany chyba po polsku. W tej chwili redukują healing na okres ich działania o 100%, czyli nikt się nie leczy. W tej chwili będzie, po tym patchu, będzie redukowało to o 80%, czyli postać cały czas coś tam malutkiego będzie dostawała tego HP, czy to z Bloodthirstera, czy z Warmoga, czy z Gunblade'a, czy z Redempcji. I w parze z tym, z tą zmianą, widzicie, że wszystkie efekty do healowania zostały zmniejszone. Swain został zmniejszony, co ciekawe Nidalee nie została. Swain został zmniejszony z 50 do 40, 90 do 70, Bloodthirster z 50% do 40, Gunblade z 33 do 25 i Redempcja z 1500 na 1200. Jest to mega duża zmiana w mecie. Naprawdę mega, mega, mega duża zmiana w mecie. Ciężko będzie stwierdzić dokładnie, jak to się zmieni. Myślę, że największy to jest to buff dla takich postaci jak na przykład Draven albo Jinx, które korzystają zazwyczaj z Bloodthirstera, bo mimo tego, że 10% to jest duży nerf dla tego itemu, to jednak 20%, a raczej możliwość leczenia się z czegokolwiek, kiedy taki Draven na przykład zadaje 500 damage'u, tak? No to jest to mega różnica dla jego DPS-u w takiej walce. Więc myślę, że są mega spory buff dla Hyper Carry z Bloodthirsterem i dużym damage'em i może sprawić, że tak naprawdę teraz Morello i Red Buff nie będą już przedmiotami, które będziemy chcieli tak często budować. Ciężko mi w to uwierzyć, mówiąc to samemu, ale no nie wiem, no zobaczymy. Ale też jak będzie za dużo leczenia, no to trzeba będzie używać tego Morello i Red Buffa, więc sam już nie wiem. Myślę, że Red Buff o wiele lepszy w ogóle teraz będzie od Morello, mimo tego, że już jest lepszy, ale ta dysproporcja po prostu z tego, że potrzebujesz cały czas efektu Red Buffa, czy tam tego Grievous Wounds na kimkolwiek, żeby przestał się leczyć, chociaż trochę, tak? No to Red Buff aplikuje go o wiele częściej niż Morello, mimo że ma mniejszą ilość targetów, ale ta consistency, ta consistency po prostu o wiele bardziej istotna, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o bugi, co to było ciekawego, Infinity Edge zadawał więcej damage'u niż powinien, okej. Okay. Rzadko używałem Infinity Edge'a, ale rzeczywiście jak czasami walnął bombę, to nie było co zbierać. Ionic Spark działa po Hextechu, a Zek tak samo, Locket tak samo. To ciekawe, bo jestem ciekaw, jak to będzie się wyglądało. W tej chwili jak ktoś ci wyłączy Hextechem Zeka, bo Ionica, bo Locketa, to po prostu one się nie uruchamiają, no i tyle było z tego bonusu. A teraz po tych 7 sekundach, jak się włączą, to chyba, z tego co rozumiem, to w danej pozycji na mapie ta postać uruchamia ten item, a nie, że te postaci, które były na początku bitwy. Jestem ciekaw, jak to będzie. Zobaczymy. A Szywana niby ma lepsze IQ w tej chwili w skoku. Już to raz słyszałem, zobaczymy, jak będzie tym razem. Rek'Sai dostała buffa z tego, że
nie nokowała postaci, które były trochę dalej od niej, jak ona ultowała. Podobno teraz ma je trafiać. Jest to mega duży buff do Voidów, z tego, że jeśli Rek'Sai ma traita Voida, to już na Silverze zadaje naprawdę konkretny damage. I jeśli będzie to o wiele bardziej konsystent, jeśli chodzi o zadawanie tego damage'u, no to jest to super duży buff do Rek'Sai. Warwick już nie spawnuje nowego Warwicka, jak ginie w trakcie skoku. Czasem się to zdarzało. To jestem z siebie dumny, bo to raportowałem sam do devsów. W tej chwili Warwick już będzie się skalował z bonusowym AD. Z racji tego, że wiecie, Warwick na przykład jak ultuje Shena pod ultem, to go nie trafia. Ale za to się skalował z AP, więc to było takie trochę bez sensu. Niby się liczył jako atak, zadawał też on hity, ale nie skalował się z AD, a teraz będzie się skalował z AD. A chyba nie będzie się skalował z AP. Więc jest to ciekawe. Ali nie będzie używa ulta, kiedy nikogo nie ma w zasięgu. Bardzo duży buff do Ari. Wiecie, że to jest potężna jednostka na early game i na mid game, więc tym bardziej staje się jeszcze bardziej użyteczna. To był tu ten buff. Dobra, okej, okay, czyli nie sprzedałem tego z następnego patcha. Lucian ma także naprawioną jedną rzecz, która jest dla niego buffem. To znaczy, jeśli używa swojego dasha, swojej unikalnej umiejętności, ma tam dwa ataki i ten atak z tego dasha w tej chwili będzie się liczył do static shivów, do hurricane'a i tak dalej. To jest dosyć duży buff. Ale static shift i tak ciągle jest itemem tylko na early game, więc ciężko stwierdzić. Luden się nie triggerował, jeśli target spellu umarł. Ja tego nie zauważyłem, szczerze mówiąc, po prostu uznałem, że Luden tak działa, myślałem, że to nie jest bug. No ale na wieżę leczenie jest. Vay będzie zadawała mniej damage'u, no bo podobno uderzała tą samą postać parę razy. Naprawiono wreszcie bug, w którym Little Legend zaczynał na środku koła pierwszej karuzeli. Wiecie, czasami się może było przesmyknąć. I to tak naprawdę tyle, bo tu tak naprawdę nic się nie wie, jakieś tam małe VFX-y. To tyle. Jeśli chcecie mi pomóc i żeby chcecie oglądać więcej takich filmików, zostawcie łapkę, komentarz i zostawcie suba. Tyle. Siema, dzięki za oglądanie, do następnego, a ja zaraz siadam do angielskiego wideo.